od dnia agresji Rosji na niepodległy kraj Ukraina, miasto Kielce włączyło się w bezpośrednią pomoc dla osób już przebywających w Kielcach. Chodziło o uczniów szkół Awans w formie dożywiania. Robimy to dotychczas. Tych osób jest około 470, natomiast ze szkół ZDZ-u również około 150 całodziennych posiłków. I od dnia 24 lutego miasto, jak i wszystkie samorządy w Polsce realizują zadania przekazywane przez wojewodów zgodnie z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego. Tu chcę podkreślić, że w obszarze, jeśli chodzi właśnie o opiekę nad zarządzaniem systemowym, jest to po stronie wojewody, natomiast my jesteśmy zobligowani, zobowiązani do realizacji tych wszystkich zadań. Między innymi zadaniem, który dzisiaj, pozwolę sobie rozpocząć od tego, jest realizacja już zgodnie z ustawą, która weszła w życie 13 marca tego roku, realizacja wniosków 300+, oraz jak wiemy, dla osób, które przyjęły do siebie, do domu osoby z Ukrainy od 24 przebywające w Polsce, mogą się ubiegać o rekompensatę zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 40 zł od osoby za jeden dzień. I proszę Państwa, tu muszę od razu powiedzieć, że owszem, rozporządzenie wykonawcze zostało z dniem dzisiejszym podpisane, natomiast na chwilę obecną nie mamy wzoru wniosku, także my akurat tych rzeczy nie możemy przyjmować i nie zrobimy to niezwłocznie i też i Państwa poinformujemy, aby swoimi przekazami również poinformowali mieszkańców, że mogą zgłaszać się do nas i wypełniać wnioski. Te wnioski mamy zgodnie z rozporządzeniem około miesiąca czasu na realizację takiego wniosku. Również też mamy w pewnym stopniu obowiązek weryfikacji po naszej stronie jako samorządy i to będziemy robić, oczywiście realizować, ale dzisiaj wiem, że wiele telefonów zarówno do nas, jak i do innych urzędów w tym temacie było, dlatego sobie pozwolę to wyjaśnić. Będziemy realizować, będzie to realizowało Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale w momencie, gdy uzyskamy odpowiedni wzór wniosku. Natomiast jeśli chodzi, bo też są zapytania, 300+, ale te wnioski można wtedy składać, gdy będzie przyznany numer PESEL. Proszę Państwa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizowało zbiórkę rzeczową, pomoc bezpośrednią dla rodzin z Ukrainy, które się już zgłosiły poprzez naszych rodaków tu Kielczan. Miasto Kielce uczestniczy również w wideokonferencjach z wiceministrem panem Szefernakerem. Odbyły się one wczoraj, przedwczoraj, będą też następne w tych tematach i też niezwłocznie będziemy informować na naszej stronie internetowej i innymi środkami przekazu. MOP rozpoczął zbiórkę żywności długoterminowej, chemii gospodarczej, artykuły higieniczne, artykuły dziecięce. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy ze Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża uruchomił zbiórkę darowizn pieniężnych pod hasłem Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pozyskanie środków finansowych zostanie przeznaczone na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. Opracowany został w MOPR-ze formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w języku polskim i ukraińskim, bo nasz samorząd chcemy przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Razem możemy więcej. Jest to pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców i w szczególności z uwzględnieniem osób przebywających u nas z Ukrainy. Również nasza pomoc jest w zakresie pozyskiwania pracy. W Miejskim Urzędzie Pracy został powołany zespół dla pomocy obywatelom Ukrainy, którego zadaniem jest organizowanie i koordynowanie wszelkich działań
urzędu w tym zakresie. Są przygotowywane oferty, jak również w języku polskim, jak i ukraińskim, na stronie internetowej, ale również na razem wspólnie z Radiem Kielcem jest projekt Praca Ukraina. Zachęcamy do korzystania z tych portali.